Kulturalna L z Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Justyna Wasilewska gra... Dzień dobry. Ja mogę wchodzić w kontakt? W kontakt z kamerą? Z widzem. Czy ze mną? Z tobą muszę. Z widzem też. I z kamerą. Ze światłem. A przede wszystkim ze światłem będę wchodzić w kontakt. Tutaj wspaniałe wejście w kontakt. O. To ty jesteś. Co ty tam patrzysz na to? Co ty tam widzisz? I tak, i świetna sesja w środku. Właśnie tutaj przed chwilą się wymieniałyśmy, które rzeczy z niej chciałybyśmy mieć. Justyna jest gwiazdą naszej okładki, ale przede wszystkim gra główną kobiecą rolę w filmie Ikar, legenda Mietka Kosza w reżyserii Macieja Pieprzycy u boku Dawida Ogrodnika. Tak. A jakie tu emocje po pokazach? Dobre, bardzo duże i piękne. Mhm. Takie... bo ja się bardzo wzruszyłam tym filmem i jakoś myślę, że po prostu jest w nim jakiś taki coś bardzo poruszającego i pięknego, niezależnie od tego, że mi zawsze bardzo trudno oglądać filmy, w których gram obiektywnie jakoś i tak wyłączyć tego mojego... moją tą krytykę, autokrytykę, ale oglądałam to pierwszy raz tutaj właśnie i przewalczyłam to w sobie i postawiłam się jednak w pewnym momencie na dobrym miejscu, czyli na miejscu tego widza, który ogląda po prostu historię i film. I bardzo mnie to wzruszyło, jakoś się zempatyzowałam w jakimś sensie z bohaterem głównym. Z bohaterem? A ze swoją bohaterką? No z nią nie zempatyzowałam raczej. Nie? Ona ci się nie podoba? Nie, ona podoba mi się, tylko jest to film zrobiony z perspektywy Mietka Kosza i jest na tyle sugestywny, że faktycznie jakby ja bardziej postawiłam się w jego, po jego stronie i po prostu było mi przykro i jakby poczułam się tak jak on w jakimś sensie odrzucona poprzez tą bohaterkę, którą sama zagrałam. Świetne. Ale ja absolutnie rozumiem motywację tej bohaterki, żeby nie było. No, no i w jakimś sensie bardzo, bardzo są one dla mnie racjonalne i jakieś takie podążające za chęcią niezależności i chęcią bycia wolnym po prostu. Czyli ta kobieta rezygnuje z miłości? Ja nie wiem, czy to jest miłość, to jest takie wolności? Nie wiem, czy to jest miłość. Cały czas nie wiem, bo tam ostatnio jak rozmawiałeś... Tak, zaczęłyśmy tak wiatr. Kocha go czy nie? Kocha czy nie kocha. I tak sobie myślę teraz, że tu należałoby postawić ten znak zapytania i na tym skończyć jakby i zostawić tą sytuację absolutnie bez odpowiedzi. Ty nie musisz wiedzieć, grając ją, czy ona go kocha, czy nie? No ja sobie coś tam założyłam na potrzeby budowania tego i żeby to miało jakiś taki balans we mnie. Ale myślę, że w ogóle tak się zastanawiam, czy to w ogóle było o miłości. No nie wiem, jakby nie chcę w ogóle, być może nie chcę w ogóle o tym... tego wątku. Ten znak zapytania jest bardzo dobrze postawiony. To ciekawe, nie? No bo Mieczysław Kosz, geniusz, niewidomy pianista, kompozytor, w ogóle totalny talent, który jest totalnie osobny. I ty poczułaś z nim teraz jakąś wspólnotę. W osobności. W osobności. No, jest to gdzieś tam bardzo uniwersalne. Jest w tym uniwersalna myśl. Bo artysta zawsze jest trochę osobny? No chyba musi być osobny, żeby tworzyć jakąś taką indywidualną jakość, no, że tam w tym jest ta kreacja, nie? I że jak pielęgnowanie, no czasem to jest wybór, a czasem to jest po prostu jakaś taka zupełnie coś, na co nie ma się wpływu. No ale mam wrażenie, że osobność artysty jest nie jakby bardzo ważna. Zuza Wikarze. Co, się śmiejesz jest znowu? Z siebie się śmieję oczywiście. Z siebie się śmiejesz. Tak, tak. A potem wszyscy mają wrażenie, że to z nich.
Widzisz, ale to jest to wrażenie, które jest mylne. Ja tak, jesteśmy wszyscy zawsze sfokusowani na siebie. Ty masz piórko we włosach? Mam. Co to znaczy? Że aktualnie lecę. Dobrze, no. Jakie pytanie, taka odpowiedź w końcu. Nie, mam takie, no. takie są takie amuleciki moje. Mam, widzisz, mam na sobie zegarek po mojej babci, który nie wyznacza żadnej godziny, oprócz tego, że wciąż działa, to wciąż wyznacza samą godzinę. Jak to? To znaczy na nim jest cały czas ta sama godzina? Nie, wiesz co, a teraz chyba mi stanął, o Boże. On zazwyczaj działa, bo ja go nakręcam, ale on nigdy nie nakręcam go na właściwą godzinę. Tylko tak jak go nakręcam, tak on leci. Czyli po co on jest? Wiesz, on po prostu działa i przypomina, że czas jest względny, rozumiesz? Świetnie. O dwóch babciach opowiadasz w wywiadzie, a to jest po której babci zegarek? To jest po tej z ciemnego mieszkania. Z ciemnego mieszkania. Druga babcia prowadzi jasny ogród, a Justyna pomiędzy tymi dwiema przestrzeniami porusza się pięknie, nie tylko w teatrze, ale też w rozmowach. Co jeszcze masz na sobie amuletowego? Mam tutaj amulet i przed takiego... czym cię chroni, albo co przyciąga? Wiesz co, nie w ogóle tego nie nazywam. One są po prostu gdzieś tam jakieś... Aha, czyli one nie są z intencjami? Nie, one są bo lubię je. One mają jakoś w sobie, mają jakieś, zawsze mi coś przypominają, są jakimś... tu za tym jest osoba, za piórkiem też jest osoba z jakąś tam energią i to zawsze jakoś daje mi takie poczucie, że... Że gdzieś nie jestem sama i że tak daje mi to siłę po prostu, to chyba o to chodzi w amuletach, nie? A kiedy jesteś tutaj w Gdyni i spotykasz się po raz pierwszy z widzami swojego filmu, to się boisz? Czy się boję? Czego miałabym się bać? Nie wiem, oceny albo na pewno jest emocji? Jest to na pewno stresująca sytuacja, bo jest ona w... Nie wiem, ja specjalnie, widzisz, przyjechałam tutaj na specjalnie dzień wcześniej, żeby zobaczyć film wcześniej dzień, nie na premierze, bo wiedziałam, że z moją konstrukcją psychofizyczną będzie to trudne w ogóle odbyć jakąkolwiek rozmowę potem, jak ja to zobaczę, więc jakby przyjechałam sobie wcześniej, żeby spokojnie zobaczyć film i jakby pójść na konferencję, żeby jakoś się mieć płaszczyznę do tego, żeby się wypowiedzieć. I trochę musiałam sobie z tym zostać, żeby tak nie od razu się konfrontować, właśnie żeby te wszystkie, te pierwsze takie lękostrachy, które, żeby je zracjonalizować szybciutko i móc być po prostu tu i teraz z ludźmi i odbierać energię. A wczorajsza premiera była jakaś piękna, była mi na początku pokazu i na końcu i tak czułam, że się unosi jakaś taka dobra, wspólna energia jakiegoś tam przeżycia. No i film jest bardzo dobrze odebrany, to też chyba daje siłę, nie? Tak. Powiedzmy trochę o tej postaci, bo ja nie wiem, no może ty nie możesz o tym mówić, a może możesz, ale ja mogę. Dobra. Czyli ona jest troszeczkę oparta na autentycznej historii Marianny Wróblewskiej, wokalistki jazzowej, która współpracowała z Mieczysławem Koszem. Tak. Czy ty coś o niej czytałaś, widziałaś się z nią, gdzieś przebywałaś, próbowałaś namierzyć ją, nie widziałam, nie widziałam się z nią, nie poznałam osobiście, ale oglądałam koncerty, słuchałam jak śpiewa. Widziałam jeden wywiad ze starszych czasów, w sensie z tamtych czasów. Bo powstał taki dokument o Mietku Koszu z jej udziałem, z jakąś tam jedną wypowiedzią, więc to widziałam. No tak, zebrałam jakieś tam rzeczy, które mogłam i które jakby były w dostępie. No i zostawiłam to potem, w sensie to gdzieś się we mnie odłożyło. I opuściłaś, zapomniałaś, tak? Nie tyle zapomniałam, co po prostu wiedziałam, że to nie jest do końca o niej, że ja muszę jakby tutaj trochę pójść w jakąś opcję fikcyjną i to zbudować jakby trochę, trochę gdzieś indziej. No. Ciągle autentyczne postaci grasz, to jest, tak? To jest trudniejsze? To prawda. To jest trudniejsze, czy właśnie... Czy nie? Czy to jest trudniejsze? Nie wiem. Mi się wydaje, że to jest bardzo ciekawe, bo ma się odbicie, a faktycznie jednak to jest trudne w przypadku
kiedy gra się postaci jeden do jeden, tak jak w przypadku Zuzanny Bartoszek, kiedy jakby próbowaliśmy, żeby jak najbliżej to odwzorować jednak. Mhm. To nie miało być jakby na podstawie, tylko to miała być w jakimś sensie Zuzanna Bartoszek, która jest, którą znam, która ma pewne oczekiwania i na pewno jest to po prostu trudne wtedy, bo ten bagaż tych oczekiwań... Ale to samo w sobie było jakimś takim projektem artystycznym, dokładnie, prawda? No bo takie rzeczy się rzadko robi, żeby obok stała... My staliśmy się po prostu ich Simsami, tak. A, no właśnie. Które też przejęły trochę kontrolę nagle i coś pewnie im o sobie, my w jakimś sensie im o nich pokazaliśmy. I to tak, to w ten A gdyby ciebie projekt... ktoś miał zagrać, to kto by to był? Maja Komorowska. A, ale u Zanussiego? Ja żartuję. Ale dlaczego? Mi się to wydało piękne. Nie, to była pierwsza. Ja bym chciała, żeby mnie Maja Komorowska. Ja też bym bardzo chciała, ale to... tak, to prawda. No to teraz musisz serio, skoro się zdradziłaś, że żartujesz. Nie, ale nie żartuję dlatego, o Jezus. No nie wiem, jak sama, się z tego wywikłaś. Ja sama na siebie po prostu za te... Wiem, to jest to, co ci powiedziałam, jak się ostatnio widziałyśmy, że Agnieszka Żulewska mówiła mi o tobie w wywiadzie. Wasia dronuje samą siebie, czyli jest dronem, który krąży wokół siebie samej i obserwuje siebie. Jezus, to jest wyobraźnia praca, przestrzenna. Cała moja praca polega teraz po prostu na tym, żeby odwrócić po prostu w drugą stronę, ale nie jest to łatwe. No to kto by ciebie mógł zagrać? Tak naprawdę? Tak. Ale to nie wiem, bo to chyba z jakiejś takiej perspektywy lat, ja nie wiem. Ale Maja Komorowska to było świetne. Świetne, bo ona ma w sobie te wszystkie przestrzenie, i młode, i stare. To prawda, to prawda. Prawda? Tak. Ale czy w filmie Zanussiego jeszcze jest pytanie? Kto bym chciała, żeby to wyreżyserował, to jest ciekawe. Nie wiem. To jest też odpowiedź. Tak. Autentyczna. Tak. I to już na koniec. W wywiadzie tutaj rozmawiamy dużo o wolności osobistej, artystycznej, kobiecej, wolności w dzisiejszym świecie. Czy ona jest w ogóle możliwa? Czy wolność jest możliwa w ogóle? Tak. Tak jak ty postrzegasz wolność. Na pewno jest możliwe, żeby tworzyć sobie przestrzenie wolności. Oczywiście w jakichś ramach i granicach, bo człowiek nie jest w stanie być niezależny po prostu w całości, bo zawsze jesteśmy od czegoś gdzieś zależni. Tylko chyba ważne, żeby w tej zależności tworzyć sobie te przestrzenie wolności, być uważnym i walczyć o te przestrzenie, bo jakby to jest super ważne, żeby pielęgnować tą wolność i autentyczność. No, a uważnym na siebie czy na świat? Myślę, że jak się jest uważnym na świat, to się jest uważnym na siebie, jak się jest uważnym na siebie, to się jest uważnym na świat. Im więcej jakby się rozumie o sobie, tym więcej rozumie się o świecie, im więcej o świecie, tym więcej o sobie, że to jest jakaś taka nieustanna droga po prostu, która poszerza granice, pole nazwę to walki, ale być może bardziej by to trzeba by nazwać pole przygody. Ja ci bardzo dziękuję za to spotkanie tutaj też, no i baw się dalej dobrze w Gdyni, korzystaj. Korzystam. Zbieraj zasłużone brawa. Tylko żebym nie trafiła na nie swoje, bo zacznę się kłaniać, jak mnie nie biją. Dzięki ogromne. Dziękuję bardzo.